Magia światła i magia wiatru są suplementarne nawzajem. Lepiej, jeżeli mielibyśmy używać magii wiatru w ten sposób. Przypuszczam, że Leo nigdy nie pokazuje swoich uczuć, jeżeli to coś naprawdę nie ma znaczenia. To jest taki, jaki przypuszczalnie nauczyciel powinien być. Zawsze nauczający z entuzjazmem, bez wynoszenia osobistych uczuć do zajęć, czyż nie? Cóż, powinniście trzymać na myśli to, powinniście pamiętać o tym, czego się dzisiaj nauczyliście. Zajęcia są... koniec zajęć. Ja nie mogę z tym tłumaczeniem. Czemu tutaj to jest tak napisane, jakby były odwołane zajęcia? Nie. Powinnam iść za nim? Nie, bo nie jesteśmy na trasie Leo. Czekaj, czy to jest dalej teraz na Leo? Kiedy... Nie mówcie mi, że to będzie tak samo jak w przepustce za kulisy. Ponieważ tam do samego końca były różne nakładane eventy ze wszystkich tras, nie mogłam tego znieść. Zapomnij o tym, on do mnie przyjdzie, jeżeli nie będzie więcej wściekły na mnie. Powiem tym, że jedna ciekawa sprawa w tej grze jest taka, że w sumie nie jestem do końca pewna, o co chodzi z tą fabułą tutaj. To znaczy, mam jakieś takie no bo wiadomo, fabuła jak fabuła, pewnie tutaj chodzi o to, że nasza bohaterka jest pół wampirem, pół człowiekiem. Jest jakiś, się okaże się na końcu, że wampiry wcale nie były takie złe, tylko to wszystko to jest sprawa kościoła. Co tam dalej, jak taka topowa historia w grze się dzieje? Nie jestem tylko zapewna. Ale no cóż, właśnie dlatego, że nie jestem do końca pewna, przypuszczam, że mogę wciąż tutaj siedzieć. O, czekaj, co ja mogę? Mogę coś tu kupić? Mogę tu kupić coś? Efekt proszę się ile to kosztuje? What the hell? Andrzej, czu. A, że to daje więcej do tego. Chyba nie potrzebuję tego jednak. To pójdę może tu, bo i tak nie mam co robić tu. O, sukienka wiosenna. Gdzie była zimowa? A, w sumie już była zimowa. Cóż. Chciałbym założyć te wszystkie sukienki. Kiedyś muszę po prostu grać tak, żeby uzbierać jak największą ilość złota, żeby kupić te wszystkie sukienki i je założyć. Kiedyś to zrobię. Ale nie dzisiaj. O nie. Nie stać mnie na nic, nie mam forsy. Kuźnie, czemu mi się przeklikło? Cześć Loki, hej, jesteś tutaj. Mogłabyś proszę zorganizować te dokumenty? Okej, pracujesz ostatnio całkiem ciężko, naprawdę to doceniam. Dlaczego jesteś dla mnie nagle taki uroczy? Po prostu czuję, że pomogłaś mi dużo jako moja asystentka. He, to ponieważ pomagam ci organizować dokumenty? Tak, także mnie zabawiasz. O wiele milej jest trzymać jakieś zwierzątko w biurze. Aha, co? Nic. Spadaj. Narka? Jezu, te eventy są takie z dupy. Cześć Loki, jestem tutaj, żeby ćwiczyć moją grę na pianinie. Co wam chodzi z tym w twoim umyśle? Czemu ja w ogóle mogę czytać twój umysł? Od kiedy mam nagle taką umiejętność? Bo przez całą tą grę jej nie miałam. Możesz grać jako pierwszy, będę słuchała. Okej? Okay. Loki wygląda na trochę dziwnego dzisiaj. Nawet muzyka, którą gra, brzmi jakoś dziwnie. Tak bardziej... Ma takie... Można powiedzieć, że jakoś jest taka jakby na pogrzebie? Loki? Jesteś w złym nastroju? Ja. Czy mówiłem ci odnośnie tego, kto zakomponował melodię dusz? Tak, mówiłeś. Powiedziałeś, że ona była twoim przyjacielem? Była moją siostrą aktualnie. E? Siostrą? Była moją półsiostrą. Jej imię to było Ewe, a jej śmierć była parę dni temu? O, jest mi bardzo przykro. Bez wątpienia, czemu Loki jest taki smutny. Musi to być z powodu jego siostry. O Jezus. Ściana tekstu. Mój ojciec i matka byli złączeni przez polityczne małżeństwo, ale mój ojciec
miał swoją prawdziwą miłość, Helenę. Helena była tą, która urodziła Ewę, była moją przyrodnią siostrą. Zanim moi rodzice wzięli ślub, mój ojciec wziął Ewę do domu, kiedy Helena odeszła, jakkolwiek nielegitymacyjnie. Bo dobra, mienie. No wiecie, jakiego dziecka? Nielegalnego, no bękarda, krótko mówiąc, nie było czymś, czego był dumny. Ewa była rozważana jako okropny wstyd dla całej naszej rodziny. Nie miała zezwolenia, żeby. Nie miałem też zezwolenia, żeby nazywać ją moją siostrą. Oni powiedzieli, że Ewa jest zwyczajną sierotą, którą mój ojciec zaadoptował z żalu, podczas gdy ona mogła być. W sensie, to jest taka choroba, mi się wydaje, kiedy cierpisz z powodu nadmiernego zimna, to ci się robi coraz zimniej. A ona skończyła na tym, że umarła ze swojej choroby w wieku 15 lat. To ona umarła parę dni temu, czy ona umarła kiedy? Jezu, co to tłumaczenie robi? Chyba powinnam po chińsku w to grać. Może bym więcej zrozumiała. Ona miała zezwolenie, żeby dorastać wraz z moją rodziną, tu która wywołała wielkie poruszenie w środku klas, w sensie, może no, klanów. Oni nawet odmówili zakopania jej w rodzinnym grobie po tym, jak ona odeszła. W rezultacie moja matka zakopała ją na cmentarzu w mieście Sargandy. Zasejmuję A, w sumie mi pamiętam, że to jest chyba w tym momencie jest taka, ja sobie to zasejwuję na najdalszym możliwym koncie, bo mogę. Bo chyba to jest moment, w którym jest decydujący jakby teta. Jest mi przykro odnośnie doświadczenia tego, co musiała doświadczyć Ewa. To musiało być bardzo ciężkie dla niej. To musiało być bardzo ciężkie dla niej. Ona mogła tylko. Ona mogła zostać tylko zabrana do domu przez swojego ojca po tym, jak jej matka umarła. Jej tożsamość jednak nigdy nie została uznana przez rodzinę. I cały klan miał głęboką urazę do niej, jestem pewna. Tak, moja siostra miała ciężko przez całe swoje życie, ale ona była jedyną, która sprawiała, że czułem ciepło. Naprawdę? Moja matka nie kochała mojego ojca i ona uciekła ze swoim kochankiem, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Mój ojciec był zbyt zajęty ze wszystkimi sprawami w rodzinie i ledwo miał czas, żeby ze mnie zobaczyć. Nienia i instruktorka i wszyscy słudzy byli bardzo surowi wobec mnie. Oni. Ich zadaniem było zapewnienie właściwej edukacji pierwszemu synowi rodziny Temara. Tylko jasny uśmiech mojej siostry jakoś pozwalało mi znieść te wszystkie dni. Ona czytała mi historię, grała wraz ze mną, bawiła się wraz ze mną i mnie utulała w nocy. Bawienie się jest taką, jest naturą dziecka, ale ty byłeś otoczony przez tak wielu surowych ludzi, którzy zakazali ci doświadczyć rzeczy typowych dla dziecka. Poprzez sprawienie, że czułeś się jak dorosły, nie mogę sobie tego wyobrazić. Jak bardzo obecność Ewy dużo dla ciebie znaczyła. Dziękuję. Aha, 15 dnia tego miesiąca, czyli 15 marca, jest wydarzenie z powodu śmierci Ewy. Czy chciałabyś ją odwiedzić wraz ze mną? No tak, pewnie. Chciałabym złożyć też szacunek twojej siostrze. Okej. Leila? Loki, mam coś dla twojej siostry, kiedy ją odwiedzimy? Koszyk owoców? Serio, to jest dobrego zakończenia? Co myślisz o koszyku owoców? To byłoby bardzo rozsądne. Proszę bardzo. Siostra, jestem tutaj, żeby cię zobaczyć. I to jest moja przyjaciółka, Leila. Dobre popołudnie, Ewy. Siostro. Przypuszczam, że Loki rozmawia ze swoją siostrą teraz. Pójdę napić się wody. Ups! Przepraszam.
Nie mam zbyt mocnego uścisku? O nie, woda się rozlała na cały nagrobek Ewy teraz. Lepiej jak to wysuszy, nie panikuj, pomyśl o tym jak o sprzątaniu nagrobka. What? Lepiej jak to szybko wysuszy chyba. Jest mi naprawdę przykro, ale natychmiast to wysuszę. Muszę też chyba wysuszyć cały ten nagrobek. Czy ty myślisz, że uraziłam Ewę? Jest mi naprawdę przykro. Nie miałaś tego na myśli i poza tym posprzątałaś, racja? Nie musisz się obwiniać. Loki znowu wrócił do swojego rodzinnego domu. Chyba nie wróci aż do jutra. Trochę za nim tęsknię. Czy właśnie wzdychałaś? Loki, dlaczego tu jesteś? Nie powinieneś wrócić jutro? Zmiana planów. Dlaczego? Jak się masz? Nieźle. A ty musisz być bardzo szczęśliwy, że wróciłeś do domu, racja. Ja? W moim przypadku jest inaczej. Wygląda to, że coś mu ciąży na myśli. Loki śpi tam? Nie mogę to uwierzyć. Ten gość śpi pod drzewem. Jak on może złapać przeziębienie? Nie mam żadnych ubrań, żeby go przykryć, więc mogę go równie dobrze obudzić? Loki, obudź się. Leila? Dlaczego tutaj śpisz? Złapiesz przeziębienie. Nie wiedziałam, kiedy nawet zasnąłem. Wygląda, że do wykończonego. Nie spałeś ostatnio zbyt dobrze? Cóż, cierpię z insomni? Coś ci ciąży na umyśle, czyż nie? Zostałem pokonany koniec końców. Aha, i to się urwało w ten sposób? Tak w ogóle to... Naprawdę cieszę się, że część rzeczy z tej gry wycinam w trakcie, że tak to powiem, tych wszystkich minigierek, bo gdybyście słyszeli, jak gadam do siebie, to byście uznali, że jestem wariatką. Jestem zmęczona, potrzebuję kawy. Hej, Loki. Leila. Mogę tu usiąść? Pewnie. Wszystko okej? Nie wygląda za dobrze przez te dni. Leila, co? Co jeśli byś z kimś dopełniła obietnicę, ale później byś odkryła, że ta obietnica jest w konflikcie z osobą, którą lubisz? Co byś zrobiła? Obietnica oznacza odpowiedzialność. Co więcej, prawdopodobnie jesteś kolejnym dziedzicem Tchemeres. Przypuszczam, że obietnice znaczą dużo dla ciebie, ale jak ta obietnica może konfliktować z kimś, kogo lubisz. Nie mogę ci dać wielkiej porady, ponieważ nie znam dokładnie szczegółów, o czym mówisz. Poza tym, czy ty lubisz kogoś? Jakaś duża babo jest. Kręci się wokół ciebie jak gubinką dupia, ale no cóż. Już minął niemalże miesiąc, od kiedy ostatnio użyłam detektora. Już odzyskałam moje siły i Leo nie chodzi za mną wokoło w nocy więcej, więc proszę daj mi znaleźć kogoś dzisiejszej nocy. Tato, proszę, wyślij mi swoje błogosławieństwo. Znalazłam coś. Dochodzi z tego kierunku. Lepiej jak użyję mojego płaszcza na początku, żeby się zakryć. W sensie, żeby zniknąć, stać się niewidzialną. Nie mogę go zgubić tym razem. Czy to nie jest pokój do pianina? Czy to możliwe, że to Loki? Mogę zobaczyć, że jedna z tych dwóch ludzi to jest srebrnowłosy wampir. Osoba obok niego musi być jego wspólnikiem? Jest zbyt daleko, nie mogę zobaczyć dokładnie. Oni weszli do pokoju z pianinem przez okno. Chyba pójdę tam później. Wygląda to, że oni się tam ukryli. Zaczekam przez jakiś czas. Mogę znaleźć coś, jeżeli oni wyjdą. Tak długo jak nie zrobię żadnego dźwięku, to nie znajdą mnie, więc nadal jestem niewidzialna. 15 minut później. Już minęło 15 minut. Czy oni kiedykolwiek wyjdą? Naprawdę jestem aż tak nieszczęśliwa? Kroki! Loki? Ale czego? Ta osoba teraz. Czy to jest Loki? Czy on mnie okłamywał? Jak to możliwe? Dziwne. Czuję, jakby ktoś tutaj był. Czy wyobraziłem sobie to? Naprawdę chcę się ujawnić i zapytać go, co do diabła on robi i dlaczego mnie okłamał. Ale nie mam odwagi, żeby to zrobić. On powiedział, że mnie ochroni. Dlaczego mnie okłamał? Jestem taka przerażona, ojcze. Czy on jest totalnie inną osobą i zabije mnie bezlitośnie, kiedy do niego podejdę? Nie oczekiwam tego wcale. Lepiej jak wrócę i się uspokoję. Leila, nie spałeś zbyt dobrze, czyż nie? Wyglądasz na zmęczoną. Masz ciemne wory pod oczami.
No dalej. Nie powinieneś mówić czegoś takiego dziewczynie. A, sorka, ale poważnie, co się stało? Wyglądasz na kompletnie wykończoną. Bardzo się wiedza odnosi rozwiązania pewnego problemu, więc nie spałam zbyt dobrze. Ach, rozwiązałaś go? Nie wiem. Potrzebujesz o tym pogadać? Co jeśli miałbyś przyjaciela, który jest bardzo miły i byś mu ufałbyś mu kompletnie, ale pewnego dnia nagle odkrywa, że on ciebie okłamywał odnośnie czego, co byś zrobił? Cóż, od kiedy on jest zaufanym przyjacielem, zapytałbym go to bezpośrednio. Może ma jakieś wyjaśnienie? Myślisz, że ma? Tak, możliwe. Albo przynajmniej powinien mu dać szansę na wyjaśnienie. Ale obawiam się, że stracę tego przyjaciela, jeżeli odpowiedź nie jest taka, jaką bym chciał usłyszeć. Lejla, o co chodzi? Możesz mi zaufać. Nigdy bym cię nie zranił i zawsze będę po twojej stronie, więc proszę powiedz mi, co się dzieje. Dzięki za twoje zmartwienie i pomoc, Chris, ale... Co, jeżeli mój sekret jest bardzo niebezpieczny? Jesteś moim najlepszym przyjacielem, będę cię chronił, zaufaj mi, Lejla. Dzięki, Chris, czuję ulgę, ale nadal chcę sobie z tym poradzić sama. Ach, Chris Frenson. W porządku, ale proszę, czuj się wolno, wolno, żeby mi o tym powiedzieć, jeżeli ktoś ciebie zrani w jakikolwiek sposób, skopię jego dupsko. Okej, chodźmy na zajęcia na początek. Wiecie co, kiedy ja jakoś nie biorę na poważnie tą grę, tylko jakoś, nie wiem, się z nią wygłupiam, to jakoś łatwiej mi jest się z nią poradzić, bo jakoś tak to... No dalej, Chris, możesz pójść ze mną. Jesteś bardziej podejrzany, kiedy tak za mną się kręcisz? Ha, masz mnie. Chodźmy. Nie martw się, ochronię cię i skopię jego dupsko, jeżeli okaże się, że cię okłamywał. Wiem, ale byłoby lepiej, jeżeli nie byłoby żadnej przemocy. Dobra, Leila jest taką słodką i łagodną dziewczyną. Dzięki za twój komplement. Cześć, Leila i Chris. Co tam? Coś nie tak? Co mogę dla was zrobić? Loki, jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, czyż nie? Pewnie, że tak. Dlaczego? Przyjaciele nie powinni się okłamywać, racja? Leila, coś nie tak? Powinnaś mówić cokolwiek masz na myśli? My znamy się już przez 6 miesięcy, ale jak długo? I przez to, że znacie się całe 6 miesięcy, powinien ci wyjaśnić cały twój plan odnośnie czegoś, co prawdopodobnie planował przez wiele, wiele lat i co jest w ogóle jakąś rewolucją, ale powinien ci o tym powiedzieć, no nie? Czy okłamałeś mnie odnośnie czegoś? Czy mam to uznać za tak? Leila, myślę, że jest jakiś rodzaj nieporozumienia między nami. Możemy równie dobrze po prostu przejść do sedna? Ty spotkałeś mojego ojca. Znałeś go, racja? Tak, spotkałam go raz i on mi pomógł. Aktualnie jestem jego... Jestem jego dłużnikiem. Zapomniałam się po prostu słowa. Mój ojciec pomógł ci? Powiem ci o tym później. Ale czy mogę później powiedzieć, jak ty wiesz, że spotkałem twojego ojca? Kirk mi dał zadanie, kiedy wróciłam do szkoły. Powiedzieli, że była grupka wampirów, która się włamała w zakażony obszar w kościele Świętego Lustra, żeby wykraść sekretny skarb. Mój ojciec został zabity przez tych intruzów. Oni uciekli do szkoły Gwiezdnego Lustra i ukrywają się tutaj od wtedy. Jesteś jednym z nich, czyż nie? Spokojnie, Chris. Nie zranię Leili. Leila, wiem, że po prostu musisz mi zaufać. W przeciwnym razie... Wiem, że musisz mi ufać, w przeciwnym razie byś do mnie nie przyszła, więc mam nadzieję, że możesz mi wysłuchać, zanim dokonasz jakiejś konkluzji, dobrze? Okej. Okay. Pewien mój wampirzy przyjaciel... Pewni z moich wampirzych przyjaciół, tak jak ja, poszliśmy do kościoła Świętego Lustra, ale próbowaliśmy znaleźć naszych ludzi, którzy zostali zabrani przez Kirka. My nigdy nie chcieliśmy ukraść jakiegoś sekretnego skarbu. Parę lat temu pewni ludzie zniknęli. Nie przywiązaliśmy zbyt dużej uwagi do liczby zaginionych, ponieważ była całkiem mała, ale oni nie byli zupełnie nikim. My szukaliśmy ich przez dłuższy okres czasu i znaleźliśmy nic. Liczba zaginionych wampirów się zwiększała dramatycznie od paru ostatnich lat.
większość z nas ludzi zaginęła z różnych okoliczności. Niektórzy widzieli grupę ludzi, którzy walczyli z naszymi ludźmi i wtedy ich zabierali. Po serii różnych zdarzeń my odkryliśmy, że zostali zabrani do kościoła Świętego Lustra. Trzy wampiry przyszły do mnie w lipcu, tak to był lipiec, i powiedzieli, że ktoś zaginął i że ta zaginiona osoba robiła różne poszukiwania odnośnie zniknięć wampirów. Jedną wskazówką, jak ona prowadziła, było do zakażonego obszaru w kościele Świętego Lustra. Oni chcieli, żebym zorganizował całą grupę do ocalenia ich przyjaciół z tego obszaru. Ach, czyli tak jak myślałam, to było takie typowe. Nie zaakceptowałam ich prośby, ponieważ nie było żadnych dokładnych dowodów i nie mogłem się bezpośrednio skonfrontować się z Kirkiem, jakkolwiek te wampiry. Zostały wezwane przez ich przyjaciół i włamali się do kościoła. Niefortunnie nigdy nie wrócili. Chciałem znaleźć, co się odkryło, ale nie mogłem po prostu pójść do kościoła, więc zaprosiłem trochę moich przyjaciół, żebyśmy odwiedzili zakazany obszar w nocy. Ich detektor był jednak bardzo potężny, jeden z moich przyjaciół był na targecie i musieliśmy uciekać. Poszliśmy do pokoju twojego ojca w zakażonym obszarze, kiedy wiele ludzi za nami podążało. Mój ojciec był w zakażonym obszarze? Proszę, uspokój się i mnie na początek wysłuchaj. Okej? Twój ojciec był w ich szponach, kiedy ostatnio go widzieliśmy. On był torturowany i powiedział, że pomoże nam uciec, ale musimy chronić jego córkę od Kirka. My uciekliśmy z kościoła Świętego Lustra z pomocą twojego ojca. Był wykończony po tym całym bieganiu i nie mogliśmy już zrobić niczego, żeby go ocalić. On powiedział, że szanował wampiry przez całe swoje życie. Ale z powodu rodziny nie mógł zmienić się wampira sam w siebie. W sensie, że chciał się zmienić wampira. Powiedział, że nie chciał cierpieć. Nie rozumiem tego ostatniego zdania, że on nie chciał cierpieć z powodu dziedziczenia jakiegoś nieszczęścia przez tak długi okres, co? Leila, nie martw się. Po prostu mi przykro z powodu mojego ojca. Jestem bardzo zmieszana właśnie teraz. Wierzyłam w coś, ale wtedy mi powiedziałeś zupełnie inną historię. Komu mam ufać? Nie musisz mi zaufać natychmiastowo. Możesz to przemyśleć. Chcesz tylko, żebyś była bezpieczna? To jest dosyć niezwykłe dla Kirka, że próbowała złapać wampiry i myślę, że oni robią coś niebezpiecznego. Proszę, bądź ostrożna. Nie chcę, żebyś się zraniła. Nie mów nic więcej, potrzebuję tym pomyśleć. Żegnaj. Leila, czekaj! Chris. Proszę, chroń Leilę. Przypuszczam, że ona nie chce mnie widzieć znowu. Oczywiście, że będę. Nie potrzebuję, żebym o tym przypominał. Narka! Wygląda to, że muszę poczynić pewne przygotowania. Nie oczekiwałem, że Kirk zrobi coś takiego. Leila? Chris, czy ty myślisz, że Loki mówił prawdę? Nie mogę być pewny, ale myślę, że byłby zbyt dumny, żeby kłamać. Szczerze mówiąc, kompletnie uwierzyłam mu, kiedy powiedział, że mój ojciec odmówił. Że w sensie mój ojciec odmówił, żeby się odwrócić do nich plecami. Jakkolwiek Chris, obecny papież, jest moim wujkiem. Nie mogę uwierzyć, że mój ojciec był torturowany do śmierci w kościele Świętego Lustra. Oni byli jego rodziną. Leila, proszę, uspokój się. Zawsze tutaj będę dla ciebie. Nie popadnij jej w konkluzję. Odkryjemy to razem, dobrze? O, dzisiaj jest Prima Aprilis. Życzę sobie, żeby to wszystko było żartem. Niemalże zapomniałam, że jest Prima Aprilis, jeżeli byś mnie wspomniała. No dalej, pozwól mi cię odprowadzić. Nie wygląda zbyt dobrze. Myślę, że potrzebujesz właśnie teraz do odpoczynek. Okej, dziękuję ci, Chris. No dalej, powiedziałeś już mi te dwa słowa 1000 razy. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Po prostu jestem szczęśliwy, że jestem tutaj dla ciebie, okej? Okay? Naprawdę dobrze, że cię poznałam. To samo, jeżeli chodzi o mnie. Chodźmy. A,
miała uspokajać to z kresem. Ile mam pulsu? Mam 4. Więc dawaj mi tu i spadaj. Jubilecz, kim ty jesteś? Proszę bardzo. A, to są wielkołaki? To jest tak nieoczekiwany event, że chyba muszę to... Gdzie jest aktywi... jakby całe bulletin z różnymi ogłoszeniami? Muszę coś wiedzieć. Przyważ mi, czy wiesz, gdzie jest dzisiejszy ten? Jest tutaj, obok drzewa. Okej, dziękuję. Do zobaczenia. Proszę bardzo. Trochę niezręcznie. Odnośnie tego, co się wydarzyło wczoraj. Jakkolwiek nie mogę stąd wyjść, jestem jego asystentem i przypuszczalnie powinnam wykonywać moją robotę. W porządku, lepiej jak się skupię na mojej pracy. Ostatnio, czyli aż od wczoraj. Jestem głęboko zakłopotany przez te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół Kirka i wampirów. Jak i również przez moje własne, osobiste problemy. Mogłem zaniedbać twoje uczucia, ale nigdy bym cię nie okłamał. Możesz pomyśleć to wszystko na spokojnie, żeby znaleźć prawdę. Po prostu mam nadzieję, że nie będziesz trzymała moich akcji przeciwko mnie. W sensie nie będziesz myślała, że moje działanie było przeciwko mnie. Nie jestem kimś, kto jest niesprawiedliwy. Nie wiem, jak powinnam po prostu ci spojrzeć w twarz właśnie teraz. Po prostu bądźmy tacy sami jak wtedy, zanim odkryłeś prawdę, czyż nie? Okej. Okay. Naprawdę mogę to zrobić? Leila, Leo, chciałeś ze mną pogadać? Tak, nie spałeś zbyt dobrze przez parę ostatnich dni. Masz na poważnie ciemne cykle pod oczami. No cóż, cierpię słowo do insami. Czy to nawiązuje do Lokiego? Skąd wiesz? Przepraszam, aktualnie okłamałam cię też. Wiedziałem od samego początku, że Loki włamał się do kościoła Świętego Lustra z innymi, żeby ukrywać się potem na kampusie. Kryłem go. Dlaczego? Czyż ty nie? Nie jestem majorem światła w kościele Świętego Lustra więcej, Leila. Ale ty byłeś... To jest dokładnie to, co próbuję ci powiedzieć dzisiaj. Powodem, dla którego odeszłem z kościoła Świętego Lustra, to z powodu twojego ojca i obecnego papieża. Znałeś mojego ojca? Tak. Mieliśmy ze sobą kontakt. Twój ojciec miał się stać papieżem. Ale wybrał ciebie i twoją matkę zamiast tego? Był naprawdę niesamowitym człowiekiem? Tak, ojciec kochał nas i my kochałyśmy go. Przypuszczam, że ty już spotkałaś papieża, racja. Jaki on jest w twojej opinii? A masz czwany uśmiech i go nie lubię. Mój wujek wygląda na miłego, ale zawsze czuję wielki dystans między nami. Nie jestem do końca... Mój wujek wygląda na całkiem miłego, ale czuję wielki dystans między nami. Nie jestem pewna, może to z powodu jego pozycji jako papież? Mówią, że kobieta ma zawsze rację, jeżeli chodzi o jej intuicję. Przypuszczam, że to jest prawdziwe, że to jest prawda. Co masz na myśli? W rzeczywistości papież nie jest zbyt miły, niefortunnie jest nikczemny i okrutny. Proszę, wysłuchaj mnie. Wszyscy wiedzą, że byłem majorem Świętego Światła w kościele Świętego Lustra, ale większość ludzi nie rozumie, dlaczego oddałem sobie spokój z tak wysoką pozycją, tylko żeby stać się doktorem w szkole. Stałem się majorem, kiedy miałem 18 lat i odkryłem, że obecny papież... Że obecny papież przez 6,5 lata był... Co? Co to jest ten ury? Ten
W sensie, że obecny papież jest od 6,5 miesięcy podczas mojego 7-letniego zatrudnienia. Papież, w sensie, że on obcował, o Boże, to tłumaczenie. W sensie obecny papież jest ma. W sensie podejrzewam, że w tamtym zdaniu chodziło o to. Ale to zdanie jest chujowo przetłumaczone, ale pewnie chodziło o to, że. Tak, piszę z kimś, dlatego nie mam razu nic powiedzieć sensownego. W poprzednim zdaniu pewnie chodziło o to, że przez jego 7-letnie zatrudnienie przez 6,5 roku miał styczność z papieżem, ale to tłumaczenie jest chujowe, więc no cóż. Papież jest manipulatywnym hipokrytą, zrobił wiele okropnych rzeczy za plecami, pomimo wszystkiego. Pogardzę nim i poszłem przeciwko jego samolubnych ambicjom, jakiekolwiek by mogły być. Jakkolwiek Kirk się stał niesamowicie skorumpowany przez te lata i było trudne walczyć o dobro samemu. Wytrzymałam to przez 6 lat i robiłem wszystko, co mogłem, żeby pomóc ludziom w potrzebie, ale stałem się tym wykończony, więc zrezygnowałem z tej pozycji. Możesz myśleć, że to tylko jednostronna historia, ale wiesz, że mówię prawdę, kiedy obserwowałem cały kościół i także spojrzałem na życie ludzi w mieście. Także papież zawsze trzymał gardę przeciwko wampirom. Z jego punktu widzenia wampiry wzięły cały prestiż, którym się cieszył poprzednio Kirk. Cóż, tak dużo informacji. Naprawdę nie skończyłem jeszcze. Proszę, kontynuuj. Pierwszy raz, kiedy spotkałem twojca, to wtedy, kiedy miałem 5 lat, on i obecny papież byli nadzwyczajnymi kaponami w Kirku, ale twój ojciec zawsze był lepszy z tej dwójki. Można powiedzieć, że twój wujek żył w cieniu twojego ojca. Pewnego dnia, kiedy byłem mały, bawiłem się w domu Filipa i widziałem twojego wujka, który patrzył na twojego ojca z wielką nienawiścią. To mnie naprawdę przeraziło. Nigdy nie poszedłem tam znowu. Kolejną rzeczą, jaką wiedziałem o twojej rodzinie, to to, że twój ojciec zakochał się w twojej matce. Rodzina była silnie przeciwko tej relacji, ale twój ojciec poślubił ją i tak. Rok później twoi rodzice zostawili rodzinę w Hilis. Myślę, że to miało coś wspólnego z twoim wujkiem, ponieważ z powodu wyborów na nowego papieża, zarówno twój ojciec, jak i twój wujek byli kandydatami. Twój ojciec był dziedzicem, jak się okazywało. Jakkolwiek twój ojciec wybrał, żeby odejść z rodziny Filipców i nigdy nie słyszał nikt od niego wtedy. Można myśleć, że mój wujek zrobił coś sekretnie i zmusił mojego ojca, żeby dał sobie spokój z wyborami? To jest możliwe? Ale dlaczego mój ojciec zostawił rodzinę Filipsów? To powiedziawszy, twój wujek był starszą osobą. Prawdopodobnie on myślał, że jego pozycja będzie tylko bezpieczna, kiedy twój ojciec zupełnie utnie wszystkie więzy ze swoją rodziną i pozostanie gdzieś incognito. W każdym razie to wszystko moja opinia. Musisz zrobić swój własny osąd w tej sprawie? Nie mogę uwierzyć, że on mógł zrobić to swojemu własnemu bratu, nawet dla całej władzy. Od kiedy ty odkryłaś sekret czającymi się za wampirami, którzy się ukrywają na kampusie, myślę, że też odkryłaś, jakiego rodzaju osobą jest twój wujek. Ale nie myśl za dużo nad tym. Potrzebujesz dbać o siebie. Tutaj jest uspokajająca mikstura, którą zrobiłem dla ciebie. Powinnaś ją brać 2 razy na dzień, okej? Okay? Okej, okay, do zobaczenia później. Dbaj o siebie. Leo, coś nie tak? Ktoś chce cię zobaczyć. Kto? Jesse, wyjdź. Nikogo tu nie ma. O, czy to jest nasz czwarty Loveas? Och, to ty! Jednak jesteś najładniejszy z nich wszystkich. Jestem Jesse. Ach, czemu mogę ograć twą trasę dopiero jak ogram jeszcze pozostałą dwójkę? Chyba myślę, że to jest nowa motywacja, żeby szybciej ograć tą grę. O, cześć, jestem Leila. Coś jednak? Co ty chcesz? My nie zabiliśmy twojego ojca.
Czy on ma więcej sprite'ów w postaci niż wszystkie inne? No widać, kto był ukochaną postacią twórcy tej gry. W sensie, ile on ma puste jego sprite w postaci, ile ma pust, w sensie... Nie wiem tego powiedzieć ładnie, no pozy, w sensie wiecie, jak się układa postać, no wiecie, wiecie o co chodzi. Wiem, i co dalej? Loki zaufał ci, więc także zdecydowałam się ci zaufać, ponieważ twój ojciec zaraz mi pomógł. Więc... Co dalej? Tylko ponieważ ty mi ufasz, to nie oznacza, że ja ufam tobie. Zrobię swój własny osąd i odkryję to na swój własny sposób. Nie mówię, że ci nie wierzę, ale potrzebuję jakichś dowodów. Proszę, pokaż mi jakieś legitne dowody, żebym... Jeżeli naprawdę chcesz, żebym ci wierzyła? Pracujemy nad tym? Tak, ja także. Nie obawiaj się nas, my ci nie zrobimy. Wiem, muszę już iść. Pa. Nie zapominaj, żeby brać uspokajającą miksturę, okej? Okay? Leila, trochę minęło od kiedy przyszłaś ostatnim razem. Czy byłaś zajęta? Musiałam dużo odpoczywać z powodu problemów zdrowotnych. Nie przyszłam cię zobaczyć, ponieważ nie chciałam, żebyś się o mnie martwił. O, rozumiem, mój brat był naprawdę nadzwyczajny w edukacji dzieci, kiedy był dzieckiem i w sensie był nadzwyczajny w nauce. Czyż nie? A, Boże, mój brat naprawdę był... Jezu, mój brat był naprawdę, naprawdę dobrze cię wychował, czyż nie jesteś taką dobrą dziewczynką? Fuju, czy mógłbyś powiedzieć mi trochę więcej o przeszłości mojego ojca? Przeszłości? Cóż, czuję, jakby to było nie tak dawno temu. On był bardzo tajemniczy, kiedy był młody. Często zabierał mnie, żeśmy się bawili i spinali po drzewach, biegali i robili różne rzeczy. Twój dziadek często się na nas złościł. Jestem zaskoczony, że dziadek... Że tata przybył był tak tajemniczy? Och, nie mów tego. On stał się o wiele bardziej dorosłym i odpowiedzialny, kiedy dorósł. Był dumą całej rodziny. Jeżeli by... Tylko gdyby nie... O, wybacz. W porządku. Pogadajmy o czymś innym. Czy znalazłaś cokolwiek innego ostatnio? Nie, przepraszam. Jestem w naprawdę złym stanie ostatnio i nie używam detektora zbyt dużo. To w porządku, dbaj o siebie. Ktoś wyśle ci trochę toniku później. Możesz odejść teraz i dobrze odpocznij. Jestem bardzo zajęty dzisiaj. Okej, okay, do widzenia, wuju. Do widzenia. Nie jestem pewna, czy to przez Lokiego, czy przez to, co Jesse powiedział wcześniej, ale mój ojciec ledwo próbuje... Ukryć swój gniew, kiedy mówię, że niczego nie znalazłam. On też wyglądał, jakby nie lubił rozmawiać o moim ojcu, kiedy muszę odkryć prawdę. Widziałam, jak wysoki kapłan odmawiał pomocy biednym, kiedy chodziłam wokół kościoła wcześniej. To było frustrujące. Frustrujące. Nie byłam w stanie udowodnić, że Loki i Jesse mówili prawdę, ale nie znalazłam też żadnych innych użytecznych informacji. Co ja powinnam zrobić teraz? Cóż... A racja, cała ta rzecz jest powiązana z zakazanym obszarem. Może odpowiedź będzie w zakazanym obszarze. No cóż, debilna bohaterka to debilna bohaterka, no nie? Mogę z pewnością dowiedzieć się prawdy, jeżeli znajdę drogę, żeby tam wejść. Powinnam pomyśleć o tym wcześniej. Przyznę się do kościoła. Nauczę się drogi bezpieczeństwa. W sensie nauczę się rutyny strażników. Przez parę dni, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będę mogła wejść do zakażonego obszaru w kolejnym tygodniu. Ojcze, proszę, błogosław mnie. Boże. Spamiętałam już większość rutyn, w sensie tego całego bezpieczeństwa, tego strażników. Przyjdę tutaj jutro po potwierdzenie. Za dwa dni podejmę działanie. Cholera. Nie mam wystarczająco magicznej mocy teraz. Dlaczego nagle straciłam kontrolę nad moją mocą? Nie mogę użyć detektora więcej. Kim ty jesteś? Co tutaj robisz? Jestem tutaj, żeby zobaczyć kapłana. Jestem Leila. Okej, okay, chodź ze mną. Leila, co tutaj robisz? Jak ty zostałeś złapana przez naszą grupę zwiadowczą? Wuju, proszę, wyślij ludzi, żeby zobaczyć, co się stało. Mogą być jakieś wampiry w kościele? Co?
Kiedy przychodziłam koło kościoła dzisiejszej nocy, posłuchałam, jak pewne wampiry mówią do swoich przyjaciół, że zostaną wzięte do kościoła. Słyszałam, jak pewne wampiry mówiły, że ich przyjaciele zostali wzięci do kościoła i że oni muszą na to spojrzeć. Użyłam funkcji niewidzialnego poszła, żeby za nim podążyć, ale straciłam ich po drodze tutaj. Jak ich zgubiłaś? Nie mam pojęcia, po prostu zniknęli tu za rogiem. Wuju, proszę, wyślij kogoś, żeby ich znalazł. Czekaj tutaj, zaaranżujesz to wszystko. Więc wuju, czy ty naprawdę złapałeś jakieś wampiry? Co się dokładnie stało? To jest bardzo skomplikowane. Chodź, powiem ci. Okej. Okay. Ktoś! Weźcie tam dziewczynę do lasu w nieopodal Gwiezdnego Lustra. Wasza ekscelencjo, ale dlaczego? Ona prawdopodobnie coś odkryła. Nie jestem pewny, ale wymazałem jej wspomnienia, tak w razie czego? Bo niezwykłe, wasza ekscelencjo. Kapłani, weźcie ją do lasu. Okej. Okay. Co się mi stało? Ach, moja głowa, nie mogę przypomnieć sobie, co się wydarzyło. Lepiej wrócę do dormitorium i odpocznę. Leila, wzywałaś mnie tak wcześnie. Co jest? Myślę, że mogłam stracić jakieś wspomnienia. Co? Próbowałam działać za moim własnym planem i powinnam pójść do Świętego Lustra na badanie ostatniej nocy, ale prawda jest, że nie pamiętam niczego odnośnie wczoraj. Odkryłam, że leżę w lesie na zewnątrz kampusu, kiedy się obudziłam o północy. Chodźmy do kliniki i zapytajmy Leo o pomoc. Już to zrobiłam i Leo powiedział, że jestem trochę poszkodowana, ale nic poważnego. W tym przypadku myślę, że osoba, która wymazała twoje wspomnienia, wie, znacie i nie chce ciebie zabić jeszcze. Musiałaś się dowiedzieć jakiegoś sekretu wczoraj i oni coś odnośnie tego zrobiła. Przypuszczam, że mógłby to być Loki, Kirk albo twój wujek. Oczywiście są inne możliwości odnośnie okoliczności. Powinnaś trzymać się w ryzach i musisz dbać o siebie, ok? Powinnaś w sensie w tym momencie się wstrzymać i dbać o siebie, ok? Ok, tak naprawdę nie mam teraz wyboru. Oni mogą aktualnie mnie zabić, jeżeli będę zbyt zdesperowana. Nie ma cię, ochronię cię, możesz na mnie liczyć. Tak, wiem. Czuję się bezpieczna, kiedy jesteś tutaj. Jestem odświeżona, naprawdę cieszę się, że mogę ci pomóc. W porządku, chodźmy na zajęcia. Tak swoją drogą nie powiedziałam Leo o stacie moich wspomnień wczoraj, tylko powiedziałam, że zemdlałam w ostatniej nocy, więc musisz zważać na swoje słowa. Okej, łapię. Leila, są wieści. Loki wrócił do swojego do starego domu Temere 20 kwietnia i nie wróci do szkoły. Leo też ma alibi i był biurze dyrektora. I potem bezpośrednio udał się do domu. Oni nie mieli szansy, żeby ci to zrobić. Poza tym nie powinnaś leżeć w lesie, jakby nic się nie wydarzyło, od kiedy planowałaś iść do kościoła na planowanie, w sensie na zwiady. Tak, Jesse nie wziąłby mnie bez powiadomienia od Kirka, w sensie nie wyniósłby mnie gdzieś do lasu niezauważalnie. W sensie, że Jesse nie mógłby mnie zabrać do lasu bez zostania zauważony przez jakichś ludzi z Kirka? Jesse? O, zapomniałam ci powiedzieć, że Jesse jest wampirem, który wszedł do zakażonego obszaru z Loki innego dnia. Ukrywa się też na kampusie. Świetna z ciebie papla jest. O, rozumiem, co najważniejsze. Ktoś widział u ciebie nieopodal kościoła tej nocy. Co więcej, to jest bardzo prawdopodobne, że byłaś w kościele. Może. Ale też mogły być jakieś wampiry, które spotkałam na zewnątrz szkoły. Może widziałam coś, czego nie powinnam i te wampiry nie zraniły mnie na terytorium Lokiego. Ponieważ były pod rozkazami Lokiego. Co więcej, one wymazały moje wspomnienia przynajmniej. Co? Leila, czy ty słyszysz siebie? Zawsze bronisz Kirka, ale zamiast tego jakby gardzisz wampirami. Już stałaś się częścią Kirka. Nie, wcale, że nie. Po prostu szukam możliwości. Ach tak? W porządku. Przyznam, że mam nadzieję, że to nie jest Kirk, kto to zrobił. Wiesz, moim marzeniem było, żeby pracować w Kirku pewnego dnia, aczkolwiek
Są pewne niedogodności pośród kapłanów. Kirk jest świętym miejscem i jest głębokie mojemu sercu. Poza tym papież jest moim wujem, jest moją rodziną. Myślałam, że już nie mam żadnej rodziny. Neira, rozumiem, jak się czujesz, ale nie zasługujesz. Ale on nie zasługuje, żeby być twoim towarzyszem. Czy on nie zasługuje na twoje współczucie, czy na twoją miłość, jeżeli chce ciebie zranić, racja? Powinnaś patrzeć na jego posturę niż na całokształt, okej? Okay. Minęło trochę czasu, od kiedy widziałaś Lokiego ostatnim razem, racja. Nie sądzę, że powinnaś go unikać. Aktualnie on się o ciebie martwi. Zawsze się bardzo się o ciebie martwi. Loki, wiem. Muszę go pójść zobaczyć. W porządku, oto jesteśmy. Wszyscy zgromadzeni razem. Potrzebujemy pogadać, pomimo że jest to nieprzyjemne. Loki, jest mi przykro, że cię unikam. To w porządku, rozumiem, ale czy ty nadal... Nie odkryłam jeszcze prawdy, ale ufam ci, że... Podczas gdy nadal szukam jakiegoś wyjaśnienia dla Kirka, więc nie jestem po niczyjej stronie, zanim nie dojdzie wszystko jakoś, wiecie, do... Dopóki nie ma żadnych dowodów, znajdę szybko jakieś dowody, więc możesz być spokojna. Nadal chcę, żebyś pamiętała, proszę, żeby być ostrożna podczas radzenia sobie z Kirkiem. Będę. Aczkolwiek nie mam pojęcia, o co to chodzi. To nigdy nie lubiłam Kirka. Poza tym ufam Tchemerę. Alison. Co ona tu w ogóle robi, do jasnej cholery? W każdym razie, pomimo czy to jest właściwe, czy też nie, co to jest najważniejsze, to znaleźć dowody. Mam nadzieję, że wszyscy możemy pracować razem i powiedzieć wszystkim, żeby coś odkryli. Jeżeli są jakieś dowody, które mogą być powiązane do wampirów, powiem wam, czykolwiek są prawdziwe, czy nie, i wyjaśnię wam to, jeżeli to jest potrzebne. Zgadzam się. Brzmi dla mnie w porządku. Możesz na mnie liczyć? Okej, okay, ja też jestem w tym porządku. Proszę bardzo, przypuszczalnie byłam w okolicach kościoła około 20 kwietnia, ale skończyłam na tym, że tracę wszystkie moje wspomnienia z tego dnia. Co myślicie o tym incydencie? Leila, nie może się zachowywać tak impulsywnie. Proszę, nie wiem, jakby to powiedzieć. Nie mogę się zachowywać tak impulsywnie, samotnie. Nie możesz działać na własną rękę. O, znowu. To jest zbyt niebezpieczne. Byłem w domu rodzinnym tego dnia i począłem zapytać kogoś innego, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło. Nie mam wątpienia, dlaczego przyszłaś do mnie kolejnego dnia, mówiąc, że nie czujesz się zbyt dobrze. Ostrożnie cię sprawdziłem później i mogę zobaczyć, czy znalazłam jakiekolwiek poszlaki. Tego dnia opuściłem biuro dyrektora około 22 i poszłem prosto do domu. Okej. Okay. Byłem w dormitorium w tym czasie, ciebie nawet nikt nie podejrzewa. Ja także? Okej, okay, więc to wszystko na dzisiaj. Zapytam moich ludzi, czy wiedzą coś o tym. Dam się znać, jeżeli ktokolwiek coś wie. Pewnie. Mam zamiar ciebie teraz ostrożnie przebadać. Jesteś gotowa, Leila? Tak, mam nadzieję, że jakieś rezultaty będą rezultaty godne. W sensie, że jakieś rezultaty będą pożądane. Okej, okay, proszę, połóż się mi, zaufaj. Nie myśl o niczym, okej? Okej, okay, Leo, i tak nie mam niczego w głowie. Więc, o co chodzi, Leo? Do tej pory wiem, że pewne części twojego umysłu są niestabilne i wiele z to ma prawdopodobnie związanego z wymazaniem twoich wspomnień przez siłę. No, wierzę, że możesz to odkryć. To z pewnością, ale nie musisz być taki nerwowy. Widzę, że jesteś także dosyć spostrzegawcza i możesz przejrzeć ludzi. Nauczyłam się tego od ciebie. Naprawdę? Oczywiście. Ale muszę powiedzieć, że to poczucie jest dość irytujące, to, że ona nie pamięta w sensie niczego z tego dnia. W ogóle teraz tak doszłam do tej konkluzji, że Leo był w pewnym sensie przyjacielem naszego ojca. I jest trasa, w którym z nim randkujemy. I to w pewnym sposobie daje mi takie wrażenie, że... Ale no cóż, pan aligator to aligator, no nie? Racja. To dziwne poczucie. Leila, jesteś niesamowita. Znalazłem sposób. Znalazłeś, o co chodzi? Jest eliksir, który może przywrócić ci wspomnienia. Co sprawi, że twoje wspomnienia będą nawet bardziej wyraźniejsze niż kiedykolwiek. I może przywrócić ci twoje wspomnienia, które straciłaś? Ale Leila, obawiam się, że po wypiciu tego będziesz pamiętać. Leo, nie ma czego się obawiać.
Muszę znaleźć jakieś utracone wspomnienia. Nie będę uciekać i nigdy nie zostanę pokonana przez trudności. Cześć, Leila? Mogę to zrobić? Co? Okej. Okay. Leila, wypij ten eliksir teraz. Zajmie trochę czasu, żeby przyjąć efekt. Pójdź do swojego dormitorium, Ruth. Powinnaś wrócić do swojego dormitorium jutro, pomogę ci z powrotem przywrócić wspomnienia. Okej, okay, Leon. Leila! Leila! E? Czy Leo mnie wzywał? Ale nie ma nikogo na zewnątrz. O, przypominam sobie, Leo stał na zewnątrz naszego dormitorium, próbując... jakby raz wzywając mnie w ten sposób? Leila! Leo! Dalej, chodźmy. Jak się czujesz? Jest w porządku, nie czuję niczego złego do tej pory. Okej, okay, chodźmy na spacer, dobrze? Okej. Okay. Ogród nadal jest taki piękny. Leila, wszystko w porządku? Czy się zraniłaś? Czy to jest poważne? Dziękuję ci, Alisa, ale wygląda to, że nie mogę chodzić więcej teraz. To boli bardzo. Leila, wszystko w porządku? Wyglądasz boleśnie. Jestem w porządku, nie martw się. Po prostu sobie przypomniałam, jak zwichnęłam moją kostkę w ogrodzie i spotkałam ciebie, kiedy semestr się zaczął. Okej. Okay. I tak przypomniałam sobie tego poranka, także to, że stałeś na zewnątrz dormitorium, wzywając moje imię? Więc to oznacza, że sobie przypomniałeś, co się wydarzyło w tym samym miejscu, kiedy tam byłaś, racja. Tak? Przypuszczam. Jak dużo pamiętasz odnośnie tego dnia? Tylko pamiętam, że obudziłam się w lesie i że miałam... że robiłam jakieś śledztwo w kościele świętego lustra tego dnia. Czy pamiętasz, czy przypomniałeś sobie, co się działo, kiedy przeszliśmy koło kościoła, kiedy byliśmy na spacerze? Tak. Wyczułam, że patrole są bardziej wzmocnione w tym czasie. Racja. Coś musi być gdzieś zaplanowane, więc musisz zwracać wielką uwagę na patrole. To było, jakby coś było ważnego i sekretnego, przez co byś chciała uniknąć pewnych ludzi? To był zakazany obszar. Musisz być ostrożna. Są tutaj wciąż wokoło patrole, okej? Okay. Mówiąc o diable, Leila, trzymaj się mnie. E? Na szczęście użyliśmy trochę magii, żeby ukryć nas od nich. W przeciwnym razie mielibyśmy problem. Och, lipka, nie mam wystarczająco magicznej mocy. Dlaczego nagle tracę na tym kontrolę? Nie mogę użyć detektora więcej? Kim ty jesteś? Leo, przypomniałam sobie, właśnie tutaj nagle straciłam kontrolę nad moją magiczną mocą. Nie mogę użyć detektora i wtedy zostałam złapana. Pamiętasz jeszcze? Przepraszam, nie mogę. Wygląda to, że musimy pójść do lasu teraz? Leila. Leila, nie obawiaj się i nie martw. Leila. Leo, widziałeś mnie znowu? Bazując na twoim zachowaniu przez dni, mogę określić, że nie chcesz podejrzewać swojego wuja? Koniec końców on. Będę tutaj dla ciebie, nieważne co. Dziękuję ci, Leo. Na spokojnie, to w porządku, jeżeli nie możesz sobie przypomnieć. Chcę, żebyś była szczęśliwa? Okej. Okay. Pamiętaj to, że zawsze będę tutaj dla ciebie. Pomogę ci, kiedykolwiek będziesz mi potrzebować, więc nie obawiaj, jestem tutaj dla ciebie. Okej. Okay. Chodź tutaj, powiem ci prywatnie. Kim ty jesteś? To jest sekret. Czego ty chcesz? Kogoś! Wuju, co ty tutaj robisz? Weź tą dziewczynę do lasu, nie opodaj. Co? Aha. To tłumaczenie kogoś, no cóż, przetłumaczyłam to dokładnie, tak nie miało być, ale no cóż, to tłumaczenie jest jakie by jest po prostu. Weź tą dziewczynę gdzieś o podaniu lasu w pobliżu szkoły. Ona prawdopodobnie znalazła coś dzisiaj, muszę wymazać jej wspomnienia. Leila, wszystko w porządku, dużysz? Leo, to był mój wujek. Przypomniałam sobie, oni złapali jakieś wampiry i podążałam za nimi i wtedy oni mnie dorwali. Pytałam mojego wuja o pomoc, ale on mi nie pomógł. Zapytałam go, czy Kirk złapał jakieś wampiry i je tutaj przyniósł. On powiedział, że powie mi sekret i wtedy straciłam świadomość. Leila. On też wymazał moje wspomnienia i zostawił mnie w lesie. Dlaczego, wuju? Ufałam ci tak bardzo. Leila. Jestem w porządku, Leo. Po tym wszystkim, co przeszłam, nie dam się teraz pokonać. Dobra, dziewczynka. Nasza Leila jest naprawdę niesamowita. Dziękuję ci, Leo. Jeżeli nie pomógłbyś mi odzyskać moje wspomnienia, to ja nadal przyjemność po mojej stronie. Wierzę, że Loki musi teraz odczuć ulgę. Nie ufałaś mu za bardzo wcześniej. Cóż, myślisz, że Leo mnie obwinia? Leo, czy ty mnie obwiniasz, Boże?
Nawet nie śmiem. Wracajmy do szkoły teraz. Okej. Lepiej, jeżeli dobrze wypocznisz w dzisiejszej nocy. Przyjdź do kliniki jutro. Dlaczego? Czy to jest konieczne? No dobrze, pójdę. Loki, też tu jesteś. Ze zbieg okoliczności. Czy chciałbyś mi dać ten honor zezwolenia mi kupić ci kolację jako przeprosiny? Za co dokładnie? Za to, że ci unikałam? No cóż, to nie twoja wina. Znajdę prawdę. I wtedy ty powinieneś kompletnie mi zaufać? Musisz być wykończony i zajęty radzeniem sobie z tymi wszystkimi rzeczami. Tak, trochę. Więc jest tak wiele rzeczy do radzenia sobie tutaj. Dlaczego nie wrócić do domu Tchemere 20... Dlaczego wróciłeś do domu Tchemere 20 kwietnia? A o co, mnie posądzasz? Nie chcę niczego posądzać, zanim prawda nie wyjdzie na jaw, ale nadal jest to trudne, żeby zaufać innym. Rozumiem. Kiedy poszedłem do domu, żeby radzić sobie z osobistymi sprawami? To nie ma nic wspólnego z wampirami czy z Kirkiem? Ach tak? Loki, jestem tutaj, żeby zorganizować dokumenty. Loki? Loki? Dziwne. Dlaczego wyglądam tak zaabsorbowanego kawałkiem papieru w twojej dłoni? Loki! Leila? O, przyszłaś. Tak, stałem tutaj już od jakichś wieków. Na co ty patrzysz? Wezwałam cię parę razy, ale nie wygląda się, jakbyś zauważył. Jedyno w porządku. W porządku, więc ja idę do roboty. Cóż, teraz Loki patrzy na jakieś książki? Co powinnam zrobić? Jestem trochę ciekawa, na co on patrzy. Mogłam tylko trochę zobaczyć. Wygląda to, że na jakieś osobiste informacje. Cóż, imię, jakie tam było napisane, to Ann. Co to za dziewczyna? Takie dziwne, dlaczego Loki szukał jakiejś informacji jakiejś dziewczynie? Kim jest ta Ann? Loki, przyszłam pomóc. Muszę wrócić do domu na parę dni. Proszę, zadbaj o radę uczniowską, kiedy będę nieobecny. Dziękuję. Idziesz do domu znowu? Tak, są pewne rzeczy, które wymagają mojej uwagi, więc nie będę zbyt dala na zbyt długo, rozumiem. Ale dlaczego musisz wrócić do domu teraz, kiedy masz jakieś obowiązki tutaj? Czy to wszystko jest w porządku w twoim domu? Aktualnie nie chodzi dokładnie o moją rodzinę. Faktem jest co? Faktem jest, że mam narzeczoną. E? Mówiłem ci o jej siostrze Ewelacji. Ona żyła na zewnątrz wraz ze swoją małą Heleną. Helena adoptowała dziewczynę, którą znalazła na ulicy i jej imię to było Ann. Trójka z nich żyła razem i pomagały sobie razem w trudnych czasach. Kiedy Helena umarła, Ewa została wzięta do domu przez ojca, podczas gdy Ann została wysłana do jakiegoś domu zastępczego. Ann zawsze martwiła się o swoją małą siostrę, pomimo że nie były powiązane krwią. Ewa nigdy nie miała odwagi, żeby wydusić swoją prośbę, żeby zabrać Ann do tego domu, ponieważ ona czuła się zawstydzona, żeby polegać na innych za to, że żyje. Mój ojciec ją przywiózł do tego domu. Kiedy Ewa stała się na poważnie chora, ona prosiła mnie o prośbę, zanim umarła. Ona prosiła mnie, żebym znalazł Ann i zajął się nią. Więc masz zamiar ją poślubić z tego powodu? Byłem bardzo młodym w tym czasie i jedyne co wiedziałem to, że moja ukochana siostra umierała i byłem zbyt smutny, żeby myśleć o kimkolwiek innym. Płakałem i obiecałem mojej siostrze, że poślubię Ann i się o nią zajmę przez resztę mojego życia, kiedy ją znajdę. Ann zaginęła po tym, jak spłonął dom jej zastępczych rodziców. Wysłałem moich ludzi, żeby poszukali Ann i znaleźli ją ostatniego listopada. Udałem się do domu, żeby pomóc jej się tam zagnieździć i ostatnio próbowałem przekonać moją rodzinę, żeby zezwoliła Ann, żeby nam żyć. Ach, więc poszedłeś do domu ostatnim razem, ponieważ znalazłeś Ann. Ale ty powiedziałeś, że twój ojciec zaakceptował polityczne małżeństwo, czyż nie? Ty powiedziałeś mi, że twoi rodzice się poślubili z politycznych powodów i że ty nie musisz. Ann jest kompletną sierotą. Czy twoja rodzica w ogóle ją zaakceptuje jako twoją żonę? Mój ojciec zaakceptował polityczne małżeństwo, ponieważ z powodu statusu Tchemere jako jednej ze sześciu założycielskich rodzina była zagrożona w tym czasie. Nie ma potrzeby teraz politycznego małżeństwa. Nasza moc i socjalna siła wystaje od pewnego czasu. Och, więc naprawdę masz zamiar poślubić Ann, czyż nie? Loki, wróciłeś. Okej. Okay. To jest spoko powitanie. Loki, wróciłeś, okej. Jak było? Zająłem się tym. Masz na myśli, że Ann może żyć w twoim domu teraz? Tak, także pomogłem jej dostać proces... Nie wiem, jakby to powiedzieć. To
do pozwolenia. Ona może uczęszczać do szkoły w moim rodzinnym mieście od teraz. Fantastycznie. Chciałabym wiedzieć więcej odnośnie Ann. Jak szkoła jej idzie? Dlaczego o to dbasz? Bo chciałam z nią pogadać? A koleczko z Małomen? Nadal myślę, że małżeństwo jest jednym z najważniejszych eventów w całym życiu. Nie chcę, żeby Loki decydował o swoim życiu z powodu niewinnej obietnicy, jaką zrobił w dzieciństwie. Czy powinnam napisać do niej list? Może moglibyśmy pogadać. Nie powinnam się martwić, jestem odpowiedzialna za przyszłość Lokiego. Oczywiście, bo ma być naszym mężem. Chciałabym wiedzieć, jaka Ann jest, więc napiszę jej list. Od czego powinnam zacząć? Droga Ann, jak się masz? Jestem jednym z przyjaciół Lokiego. Leila, jest list do ciebie. List od kogo? Od jakiegoś koleżu kosmomy, napisany przez kogoś, kto się nazywa Ann. Och, rozumiem, dziękuję, listom, proszę mi go podaj. Ona odpowiedziała. Droga panienko Leila, dziękuję za twój list. Jest naprawdę miło, że Loki ma przyjaciela takiego jak ty. Jestem bardzo wdzięczna jemu. Jakkolwiek nie mam pojęcia, że on chciał mnie poślubić w przyszłości. Jak mam być szczera, to zawsze myślałam o nim jak o bracie. Po tym, jak dom moich zastępczych rodziców spłonął, miotałam się z miejsca do miejsca, zanim mogłam się usadowić w jakimś domu farmera. I tak stałam się dzieckiem, które się zajmował krowami. W sensie młody panisz był bardzo miły dla mnie i nigdy nie traktował mnie jak sługi. Nawet chronił mnie, kiedy... Aha, że młody gospodarz był bardzo dla mnie miły i nigdy nie traktował mnie jak sługi. I nawet chronił mnie, kiedy... Krowy mi uciekły? Ha, mówię zbyt dużo o nim pewnie. Wygląda, że miła dziewczyna, jestem pewna, że może przypuszczać, jakie są moje uczucia. Chciałabym być rodziną tego młodego gospodarza. My nawet myśleliśmy o tym, żeby siebie nawzajem poślubić. I szczerze mam nadzieję, że Loki też może poślubić kogoś, kogo naprawdę kocha. Okazało się, że Aniu znalazła swoją miłość. Jeżeli Loki ją poślubi, to ona... będzie musiała zerwać z tym chłopakiem, czyż nie? Nie, muszę powiedzieć Lokiemu o tym. Loki! Leila, o co chodzi? Mówiłeś z Ann ostatnio? Próbowałem, ale byłem zbyt zajęty, żeby rozmawiać z moją rodziną, próbując przekonać ich, że zezwoli Ann żyć w naszym domu. Nie miałem czasu, żeby pogadać z Ann aktualnie. Ty chyba jej nie powiedziesz o tym, że masz zamiar ją poślubić, czyż nie? O, zapomniałem o tym. Skąd o tym wiesz? Ann mi o tym powiedziała. Napisałam do niej list i ona mi odpisała, mówiąc, że zawsze myślała o tobie jak o bracie i że uznała za swoją miłość. Jest to jakiś młody farmer, w którym ona została po tym, jak jej dom spłonął. Naprawdę? Obiecałaś Ewę, że się zadbiesz Ann, ale czy ty myślisz, że dbanie o nią to oznacza zabranie ją od tego, kogo kocha i zmuszenie jej do poślubienia mężczyznę, który rozważa jako brata? Obiecałeś zadbać o Ann, jakkolwiek poślubienie jest jedynym rozwiązaniem, żeby spełnić twoją obietnicę. Teraz wygląda to, że nie powinieneś trzymać swojej obietnicy. W ten sposób przynajmniej. Prawdopodobnie powinieneś szukać innej ścieżki? Masz dużo do przemyślenia o tym, muszę iść? Teraz możesz na spokojnie nas poślubić.